Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki, kochani. Jeden z ostatnich odcinków przed nami. Bo myślę, że jak tutaj zrobimy porządek, to zostawimy elfy wysokiego rodu same sobie. Niech sobie działają tutaj, zwłaszcza, że... tylko pytanie, komu co? No kurde, ale wiecie co? Eltarion idzie tu i oni tutaj mają trzy full stacki. Oni tutaj wcale się nie ten... Tu idą walczyć kolejni nasi. No, także spoko. Także tutaj ich zostawimy. No i to się będzie jakoś rozwijało, słuchajcie, kochani, dalej, bo no kampanię mamy, wszystkie te misje porobione mamy. Co prawda ta misja jedna z zapobieżeniem egzekucji, czy właściwie wykorzystaniu ofiar na chwałę mrocznych bóstw, no niestety nie wyszła nam najlepiej, ale... dobra, kochani, przejdźmy. Hans, na ciebie będzie kapitan Sisoko polował, więc wiesz co? I tu jest Dastan w ogóle. No właśnie. Mamy tak. Za turę będziemy mieć czołg kolejny. Możemy mieć byki. Chociaż te cztery kawalerii to jest spoko. Dobra, coś pomyślimy. Ewentualnie zawsze mogę podpłynąć tu i zwerbować jednostki naszych sojuszników tylko w garnizonie lub w trybie obozu. Okej. Czy ja wejdę do tego? Do konkłaty nie wejdę. Dobra, no ale trudno, nie szkodzi. Boris. Ty miałeś wypłynąć. Coś tu miałeś porobić, tylko no właśnie nie wiem co. Bo ty miałeś płynąć ogólnie w tym kierunku. Można by, kurde, zrobić w Current Car. Moment, moment, bo to, kurde, jest przeniesione, nie? Nie, dobra. No to jest w ten sposób. Tu jest. No właśnie, jak mówię, na tej, kurcze, lewej górnej stronie mapy nie byłem, więc tutaj nie wiem, jak ta linia brzegowa gry, że tak powiem, dosłownie, jest prowadzona. No dobra, ale Fjord Trolla to jest nasz, mamy plus 7. Tu na spokojnie, o, jeszcze jakieś pieniążki dodatkowe dostaniemy za to. 118. Pieniążków aż tak bardzo nie potrzebujemy. Powywalmy. Mury. Zostawmy. Najważniejsza sytuacja właśnie a propos tego, a propos tej tury, to jest... no nie, ze Skarbim raczej... Chociaż wiecie co? Skarbim ma 16 jednostek. Kamienny... Burzy krąg. Wiecie co? To jest, kurde... Dobra, sprawa, dawaj go. Dawaj go, kurde, bij. Pewne zwycięstwo dla nas. To nie będzie łatwe wcale. No mają tych jednostek trochę, chociaż ja atakuję miasto. Dobra, więc tutaj oni będą od razu wszyscy na mapie. Mamy helikopterki, można by ich tam faktycznie ściągnąć, bo oni nie mają jednostek strzelających z tego, co kojarzę. No, pytanie, czy tutaj możemy wejść stąd, napierdziać, ale fajna ten, fajna mapa. Kurde, nie widziałem takiej mapy jeszcze. Bardzo fajna. Podobuje mnie się. No, można by faktycznie tutaj spróbować wejść i ogarnąć to. I tak zrobimy. Z tym, że... No właśnie, to może być problem trochę, ale... Zobaczymy. Wyślemy nasze jednostki wsparcia tu. Was wyślemy tu. Was tu. Wychodźcie z nami tutaj. Go. Go. Go, 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 go. I teraz tak. Tu jak się rozstawimy, to nas, kurde, nikt nie złapie.
Albo my kirasierów tutaj mamy. Do stworzenia jednostki, no właśnie, kurde, zapomniałem, że coś takiego może wystąpić. Dawaj go, kurde. Idźcie. Zatrzymajmy pieseły. Właściwie nie wiem, czy kurde nie zatrzymać was tutaj po prostu. Nie strzelać do was jakoś. Dawaj te krwiopuszcze. Wiecie co? Wy tutaj we dwóch dacie radę. Tak, skarbant leci, kurde, i to jest niedobra rzecz. Jak on, kurde, tutaj wpadnie, to będzie źle. Dlatego chciałem go najpierw... Go, go, go! Chciałem go najpierw postrzelać trochę do niego. Dobra. Regeneracja obszarowa. Dobra, jak pożycie, wszyscy, którzy są tutaj, zastrzelić skarbiego, to będzie git. Myśmy się, kurde, nie ustawili w ogóle. No ze skarbiem nie mamy szans specjalnie, trzeba będzie go zastrzelić po prostu. A, ty tu jesteś w szale, kurde, bitewnym. No już, 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 już. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, co tutaj nacisnąłem. Zastrzel go. Tam walczycie wręcz, naprawdę? Go, go, go! Trzeba puścić czara. Not folly. The Empire endures.
Bo wy napierniczacie tutaj, nie? Całkiem nieźle. Dobra. To jest okej. Okay. Wróćcie tu. Ustarczyliśmy kurde tych, no ale dobra. Kurczę, opuszczy. Ty mój miły. Co? Wbijmy tu. Zróbmy tak. No właśnie, on tutaj wrzuca te kurde. Kurde, czołgi. Co? Kurde, helikoptery. Straciliśmy kurde naszego wojskowego. Mówiłem, że nie będzie łatwe. Znaczy pomysł był dobry. Ogólnie. Pomysł był dobry, ale kurde wykonanie jak zwykle trochę słabe. Dobra, nie bijemy się z nimi, bo... A właśnie, miało być pewne zwycięstwo. Mam nadzieję, że ty miałeś poziom tam 20 przynajmniej. Bo czołg przeżył, ci wydaje mi się uciekli. A ty arcykapłanie widziałem, że przeżyłeś, więc no... To był problem. Chciałem ich, jak mówię, z tamtej strony, od drugiej, od tej lewej. Odciągnąć trochę naszymi kirasierami, ale wyszło, jak zwykle. No i myślałem, że są faktycznie... Kurde, mam nadzieję, że ty żyjesz. 315. Śmierć, Borys. Kurde. Ale. Armia Lorda i premier do szarży, ładnie. Smutek. Champion of the faith. No. Gdzie mogę zwerbować jeszcze ewentualnie kapitana? To jest takie pytanie. Tutaj za daleko. Dobra. No tutaj u nas chyba, nie? Nie. W Nuln? Tak. 16 poziom. Przeciwko dużym przeciwnikom to może być dobra sprawa. No, na weho. piechur, trzymaj szyk. Potężny cios dla ciebie. Dobra. Ho. Tak, bo to została rozwiązana śmierć w boju, nie? Tak, nie mamy go tutaj, kurde. Smutek, Borys. Smutek. Ale mamy Skarbiego przynajmniej pokonanego. Trzeba będzie się tutaj przez moment... przez moment przeczekać. Co my tutaj mamy ciekawego? Mamy to. Można by kirasierów ewentualnie wziąć. Armatę nie.
Dobra, zwerbujmy się tutaj na moment. I powiedzmy, że damy radę. Tu jest siła dla biczowników i szał. No chyba tak, bo ten szał to jest dobra sprawa. Najlepsi ludzie Imperatora, bo tutaj nie było źle aż tak, tylko... Tylko no właśnie. Mieszkańcy podziemi, tu. Tego nie potrzebujemy, weź to. Bo troszkę dostałeś też. Ale ty, mój miły, tutaj całkiem nieźle sobie przeżyłeś. Przybijające strzały dla ciebie, uzupełnienia. Tak i tak. No i tyle. Dostaliśmy tu w pierdziel, ale przynajmniej nie ma już, jak mówię, Skarbiego przez moment. Przejdźmy teraz do Baltazara, który jest tutaj. No peace, just war. Just war. Tak. Uzupełnianie. Bo my dojdziemy w jedną turę? Tak, dojdziemy, więc tutaj nie ma sensu przestawiać się w tryb marszowy, skoro i tak dojdziemy. Do tego miejsca Tion's Loft, to wiemy, ty idziesz, Valmir, spoko. Czekaj, Valmir, ty jesteś w armii? Tak, dobra, i tutaj za turę będziemy mieć armię już gotową. Kolejną, bardzo dobrze. Helmut. O, i to mieliśmy właśnie, tutaj mieliśmy cię zaatakować, dawaj. Dawaj go, skurczybyka. Pytanie, czy chce atakować miasto? Czy, kurde, tego typa? Chyba miasto, powiem szczerze. Mamy trochę tutaj tych. To jest drobne zwycięstwo. Tak, to jest miasto, czy bitwa normalna? Bitwa normalna. Dobra. Come on. Dobra. Tutaj w ogóle poukrywani wszyscy. Okej. Okay. Faktycznie wydaje mi się, że tutaj... O kurde. Dobra. Dobra. Ci ustawimy tu. Mniej więcej. Tak. To będzie spoko. Tu możemy właściwie wozami... O, zaraz widać was. Was troszeczkę tutaj podziabać. Bo wy jesteśmy wyżej tutaj, nie? Tak. Czy wyżej, nie wyżej. Się boję, kurde, zawsze, że nas dziabną. Od tyłu te rakiety, kurde. Dobra. No taka defensywna bardzo pozycja tutaj będzie prawdopodobnie. Oczywiście tutaj będziemy się bić z przodu naszymi jednostkami specjalnymi. Natomiast... na to, znaczy bohaterami, a będziemy ich wspierać po prostu z każdej strony. Jednostkami strzelającymi między innymi. No i dobra. Do ataku. Najbardziej to mnie interesuje właśnie tutaj. Zniszczenie. Jeżeli oni będą czekać na armię, co tak może być, kurde, wiecie co, to zróbmy im to przygotowanie, bo tutaj nie ma jakichś takich dziwnych tych jednostek. No może faktycznie, kurde, poczekajmy. Moment. Wiecie o co chodzi, bo jak tutaj ich wkurzę, to oni po prostu się rzucą na nas, a tak to oni będą czekać prawdopodobnie tutaj minutę. Boże, idą. Trochę idą, trochę nie idą. Oż ty kur... De. To była umiejętność armii, nie? Au!
Właściwie tam strzelajcie. Strzały, strzały, fajnie, fajnie. No jak nas tutaj, kurde, wyeliminowali prawie. Do domu. Tak, wrogie posiłki się zbliżają, wiemy o tym, bardzo dobrze, atakuj. Szybko. Cicho, telefonie. Włączamy sobie wszystko, bo mogę. Dawaj go, kurde. Idzie ta armia, idzie, dobra. Wy powinniście sobie tutaj poradzić na spokojnie, myślę. Dawaj go, kurde, Gotrek. Jeszcze hołup. Dobra, nasi ci uciekli. Albo. Rzucają czary mary, kurde. Z ognistymi glewiami, dawaj ich. No. Ulrika Magdowa. Jak my tutaj dostaliśmy, kurde, no tak? Po prostu... Tyle.
W sumie nie ma znaczenia, bo to i tak, kurde, atakujemy miasto. A pierdylnęli czachołupem po prostu. Nie wiem, czy oni przeżyli. Ci nasi halabardynicy. Byłem przekonany, że oni nie mają, kurczę, tego. Zapomniałem już, że mają. No pierdzielnięcie. Ale ładnie tutaj. 81, 165. O kurde. Palacz węgla, szansa na zdobycie przedmiotu magicznego, spoko, spaczenie, git. No bo tutaj jest to spaczenie, nie? Tak, chaosu niepodzielnego, dobra. Smutek, smutek, ale wydaje mi się, że... Chociaż my ich zwerbowaliśmy wtedy. Z 8 tur aż, kurde. No nie no. Ale mam dostęp do globalnych jednostek, więc mogę... pomyśleć, żeby właśnie kogoś, kurde, tutaj ściągnąć. Wielki księżycowy ptak. Może nie być głupim takim ptakiem. Są dwie tury. Bo kompas wojenny rzuca zaklęcia. Co ty robiłeś? Taraban. Chciałem taraban zobaczyć. Bo ty masz możliwość no właśnie, przeładowania. To, odporność na psychologię, a tak zwarcie umiejętność przeładowania, no. Dyscyplina. Taki, kurde, taraban. A właściwie kompas wojenny, albo taraban. Nie jest głupi wcale. Niebiańskiego lwa. Terakotowego wywojownika. Tylko, że to jednego, nie? Bo mamy tylko 30 punktów. Weźmy tego lwa, powiem szczerze. Dobra, weźmy strażnika. Dobra, to od was. Mamy jeszcze zachodnie prowincje. Karak Kadrin. Starowiec byłby zajebisty. Ale trzy tury, nie mam tyle czasu niestety na to. No bo jednostkę taką walczącą, kurde, w zwarciu straciliśmy. Ewentualnie długobrodych zwykłych. Tylko nie będą wolni. No bo nie mam, kurde, jednostek do walki w zwarciu. No nie, to mnie dlatego tak... Gwardziści to są dwie tury. Jeszcze raz nie rębacze, to są też dwie tury. Poszukiwacze zagłady, też dwie tury. Chociaż tak siedzimy tutaj dwie tury, więc w sumie można by rębaczy, kurde. Pierdyknąć. Weźmy rębaczy. Posiedzimy tutaj moment. Mam nadzieję, że tutaj się nic złego nie wydarzy. Co wątpię oczywiście, ale... Ale zawsze mogę myśleć, że się nic nie wydarzy złego. Tu mamy snajperzy. Blizny weterana, żarliwości imperialne, kompasy. No to chyba ten, nie? Utrzymać szyk. Wódz ludzi. No, weź sobie płytówkę. Tu już powoli też chyba w płytówkę. Nie, tu jest jeszcze ochronne ostrze i siła broni. Tak. Ty moja miła. Weź sobie, bo tam troszeczkę walczyłaś w zwarciu. Ta szybkość, co? Zmniejszenie czasu przeładowania. Dobra. No i git. Mamy oczywiście tutaj drugą armię, więc aż tak bardzo się nie boję,
że ktoś mnie tu przyatakuje, gdy ja się werbuję. No przyjdziemy z pomocą. O! No i pytanie właśnie, czy kurde ich tutaj atakować? Co wy robicie? Wieże Lysyn? Może z tej strony? Tak, niech oni biją się tam. Wiecie co, ho? Tu się niech się biją, bo i tak nie przejmą żadnych miejscówek, nie? A o to mi chodzi właśnie, żebyśmy my przejęli. No i dobra. Moment, zanim przejdziemy do miasteczek, mamy Theodora, dobra. No i właśnie, kurde, co ja z tobą chcę zrobić? Można by zaatakować inne okręty, można by wypowiedzieć wojnę na Grandowi, albo po prostu wspomóc tutaj, nie, tę akcję. No bo z Nagarondem... Z Nagarondem to z Nagarondem, kurde. Znaczy z Nagarondem to z Nagarondem. W sensie, że zdążymy zawsze zawalczyć z Nagarondem. Wydaje mi się, że to jest nieuniknione. Więc, no właśnie, Walmir, ty się tutaj, Theon biegnie. Dobra. Szybciutko w Albionie. O. Dobra. To mamy. Jest plus 4 opłaty. Zbieramy. Super. A w Averlandzie to jeszcze 6 tur w górach. Jednych, drugich. Kraina. No chyba się rozbudujemy trochę. Też z drugiej strony. Jakieś działa. Ale my mamy, kurde, dostęp do globalnej puli, więc... Więc mury, no. Ostermarku, o. Tu. Są 4 tury najpierw i mamy dostęp do innych ciekawostek. Typu mury za 1000, to jest za 4. Są lokalne możliwości werbunkowe, bo tu... poziom werbowanych kapitanów... Dobra, zróbmy faktycznie. Nie kapitanów, tylko kurde kapłanów. Kapitanów bitewnych. Dobra. Południowa Sylwania, tu jest git. Drogi mamy, okej. Oblaścisko jest w porządku. No i to jest na 5 poziomie. Już budowane. No mogłem to pousuwać, chociaż moment. Wszędzie tutaj pieniądze mamy. Tu też pieniądze mamy, więc to usuńmy na razie. Tylko. W forcie. Pyk. 10 koła nam zostało. O. Teraz mówisz do mnie sensownie. Tak, mury. Mury drogi. Tylko czy mury drogi? Wiecie co? Chociaż tutaj mamy mury, dobra. Momento, bo mam wrażenie, że robię coś źle. No bo to nam daje globalny czas trwania werbunku armii w prowincji, to tutaj. Przychodzę ze wszystkich budynków plus 4. No to będzie przydatne, no ale to też będzie przydatne. Więc faktycznie zróbmy to i to. W Sztirlandzie 7000 w ogóle mamy, więc nie wiem, czy nie zostawimy tych pieniędzy, albo i nie. Tilei, tutaj też, tu pieniążek. Tu pieniążek i tu to. 2000 nam zostało, więc już chyba nic nie wydam nigdzie. Równiny. No to jesteśmy tutaj. Nie będę tego rozbudowywał chyba. No. Bo ty, mój miły... Gdzie ty jesteś? Tutaj. Bo ty dopiero... Tak, przyszedłeś tutaj. Dobra. No i tyle. Zobaczmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o dyplomację. 24-38, niestety słabo. Łucznicy. Dobra, macie. Macie wojnę, kurde, z tymi. No dobra.
Szkoda, że tutaj nie ma napisanego. Wiecie, podpisz pokój. No nie? Dobra, nie szkodzi. Duchy, duchy. Unflinching. Powoli rośniemy do 30, więc przyjdziesz sam do mnie. Minus 1, minus 2. Z heszłatlami. Bo Zufbar nie ma wojny z nikim. Weź, kurde, człowieniu. Tak, ale... Minus 0,7. Masz. Bo naprawdę. Im więcej nas tu, tym weselej. Na tym froncie. Dion biegnie. Pochody ze wszystkich budynków. Ale Karbowi zobaczycie, że nie mają tam za dużo armii. Tutaj mają te trzy. Oni, no właśnie, i to kurde, ojoj. Jak mówię, i to chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie. Ale widzę, że wychodzi słabo. Dobra. 279. Co tam potrzeba, przyjacielu? Nie. Nie dołączam do wojny, bo i tak z niesamowitym Lockheerem walczymy. Admirał Furion. Tu Alarion. No właśnie, tutaj weźcie się, bijcie wszyscy. Tu. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Zaraz zobaczymy, bo to może być moment, kiedy Karl będzie chciał podpisać Confederation. Eltarion tam dobrze komuś sprzedał mukę. Lepę. O właśnie. Ty jesteś tutaj. Dobra, to jeszcze tam turę, bo tą turę to mieliśmy mieć i mamy. Alariel, dobra, spuściła łomot. Zresztą ona ma tam miecz Kaina, więc dziwne, że nie spuściła. Dziwne by było. Ci mają full, kurde, armii. No bo jeżeli faktycznie chcecie, żeby wasi przyjaciele lubili się z innymi waszymi przyjaciółmi, no to trzeba ich wszystkich do jednej wojny z tego sprowadzić. Ty kurde, tam cały czas z tą osadą. Elizabeta. Jak sytuacja tu wygląda? O kurde, wiesz co? Nie koordynacja. Is it time? 21. Mało, ale dostali troszeczkę tutaj. Ale dobrze. Hans, czy ja z tobą coś chciałem robić? Tutaj coś mieliśmy zrobić, tylko nie pamiętam co. Miałem zwerbować ci jednostki, ale to te specjalne. Tylko wiecie co? Te jednostki może zostawimy komu innemu. Ze świetlistej arki byś popierniczał. A weź se te jednostki, kurde. No. Dobra, spaczenie, kontrola. No powolutku tu idziemy. Plus 5, mury. Nie, dobra. Tym się zajmiemy później. What? Lord Croak. Croak. Ci uciekają. The graveyard rose. Bring darkness. Bring darkness. There will be consequences. Czy ja ci ten wieżę Lysin mogę sprzedać? Powinienem móc. Tak. Ile masz pieniędzy? 7000, wiesz co? No. Dążę do wojny i wieża jest twoja. Jak mówię, żeby oni się kurde lubili tutaj. No i lecimy kurde dalej, nie? Ogólnie. Albo do kaplicy. To są dwie tury, kurde.
Nie, myślę, że tu. Możemy nakazać im, kurde, chociaż nie ma tutaj możliwości takich, żeby im nakazać, bo nie mają armii. Dobra, Marius. No bo tu jest ten admirał, kurde, on jest za blisko. Można by mu wypowiedzieć faktycznie wojnę i zacząć go tutaj jakoś kopać, bo mamy Borysa, mamy Hansa, którzy idą w tym kierunku. Bo wy chcecie już pokój, ale to tylko pokój będzie z nami, więc albo ich niszczymy, albo nie. Pytanie, czy istnieje... tu jest las rozkładu. Wieża udręki. Właśnie tak patrzę, którędy jest tutaj na północ. Nie pamiętam, gdzie był Borys. Kurde, w monolitach. On był chyba w wieży, nie w rzezi plemiennej na pewno nie. Nie wiem, czy nie w wieży udręki, ale nie jestem przekonany, kurde. Dobra, nieważne. Who calls? Who calls? Dotrę tutaj. For Helden Hammer. Dobra. Spaczone wieże. It is war. Yes, a sound plan. Dobra. Tutaj, Ewarts, kurde. No można by próbować iść tu. I zacząć to przejmować wszystko. No bo tutaj... A dobra, bo my jednych tych halabardników. Bo wiedziałem, że mi ktoś tu zginął, nie? A to ten kapitan Imperium, kurde, mi zginął. No tutaj zginie nam, kurde, czołg. Wolałbym, żeby czołg nie zginął. Musimy się tu porozstawiać, kurde, jakoś ładnie. Pamiętajmy, że oni mi też mogą, kurde, tutaj przyzwać, nie? Te jednostki różnorakie. No i ładnie. No bo piesełki mogą wrócić, więc chcę ich tam, wiecie, dokończyć, że tak powiem. Piesełki wracają niby. Ja mam nadzieję, że tutaj ich, kurde, nikt nie ten, nie?
nie pojawiła się nowa jednostka. Wiecie co, ja sobie zamknę to. To jest bitwa o miasto, więc tutaj jak za chwilkę... No właśnie, to powinno być tyle. A jak oni tutaj sobie poginą wszyscy, no to klikamy, koniec. Ważne, że nasze czołgi przeżyły. I tyle. No ja wiem, że to żadna armia była, nie? Do pokonania, ale kurde, jak mi... Automatyczna bitwa... O kurde, jak mi automatyczna bitwa... no, to jest mega. Jak mi automatyczna bitwa miała zniszczyć... czołg, no to... To słabo. Mamy łowcę. No, ten kurde biały płaszcz może nie być głupi. Czy ty, Warc, masz ten płaszcz? Nie masz. A masz w ogóle jakąś tą? Co? No to weź sobie, kurde, ten płaszcz w sumie. Chociaż biały płaszcz to jest, kurde, talizman, no właśnie. A nie... nie zbroja. Tak, ostrze sporu, lalalala, tutaj nie ma nic ciekawego, wiecie co? Do użycia. No mamy tarczę Ptolosa. Korona dowodzenia jest... słaba. Kurde, no. Masz miecz potęgi, to jest siła broni. Mosiężny tasak dawał atak w zwarciu. No, weź sobie ten. Skryba, wojownik z areny, pomocnik, mieszczanin, palacz węgla. No, akolita to jest spaczenie minus 3 tutaj w sumie, bo tu jest spaczenie korna, ale... Skrybana jest ważna, schwytane po bitwie nie. Weź handlarza. Bo tego łowcę nie mogę ci dać, nie? Nie. Szansa na powodzenie zasadzki to nie dla ciebie, niestety, a szkoda. Dobra. Masz punkt umiejętności najlepszych ludzi imperatora, fajnie. Mistrza artylerii nie masz. A warto by wziąć. No bo tutaj mamy złote te wszystkie. Szewrony. To oczywiście nie będziemy tego trzymać. Sprzedamy to po prostu. I tyle. Ty. Mamy wszystko w denie. Gorka. Nie chcesz tego. Mam ci dopłacić, żebyś wziął osadę. Okej, okej, durniu. Dobra, zapytamy tych, którzy... Chociaż, no bo to może być kwestia tego, klimatu, nie? No, ci z pocałowaniem. Przecież Gorkazan... To jest ten, co przed chwilą wzięliśmy. Chyba, żeby krąg kamiennej burzy dać ci. Ty, a ty masz wojny wszystkie, które powinieneś mieć? Nie masz. Ale to... Nie szkodzi. Te, które mam... O, 25 tysięcy. Bęk, kurde. I to są... I to są, kurde... Pakty handlowe, a nie... Bzdury. Zwłaszcza, że tu się uzupełnimy. Troszeczkę jeszcze. Mieszkańcy... Błogosławieństwo natury... Tak, armia bohatera. To jest bardzo dobry pomysł. I... Odporność na efekty przy kontakcie typu trucizna. To jest dobra też sprawa. Dobra, tutaj. No chyba tutaj do kanionu, nie? Pójdziemy, tak mi się wydaje. I tej armii jeszcze sprawdziliśmy chyba w boju. Chociaż nie, chyba sprawdziliśmy, bo ja tych czołgów... Znaczy te czołgi sprawdzałem. Triangulację masz, machinę masz. Uzupełnienia. Tak, weź uzupełnienia. Bo mamy trochę tych. Dobra. Siemano. Nagashizar, tylko to jest... Coś tam, kurde, żyje.
myślałem, że to jakaś bitwa będzie sensowna. No, ale nie. Czy to są tereny... To są tereny spoko. Canyon Canyon i teraz forteca. Dobra. Albo to sprzedamy, albo sobie zostawimy po prostu jako taką fortecę tutaj, wiecie. Żeby sobie była. Co tu pod pieniądze potrzebuje? Czy to, czy to? Może to spaczenie na początek wyeliminujemy. Bo pieniądze mamy, więc pieniądze tam przychodzą z jakichś różnych źródeł. Tak, Protector of the Weak. Chociaż nie, moment, bo ty masz tutaj ochronne ostrze. Tak, wyćwiczony w walce bądź. Płonące czerepy, uziemienia, burze ogniste, przeszywające pociski. Ostatni punkt w to damy. I ty, mój miły, jeszcze jedną turę siedzisz tu. Dobra, i wtedy będziemy uzupełnieni na maksa. Bardzo dobrze. Hans, Elsbeth, Boris. A ty płynąłeś tam w kierunku... tego, to płyń tam. Hans, ty masz 20 na 20. No tu się nie uzupełniamy. Jakoś tak się słabo uzupełniamy. No dobra. Które sieć tu jeszcze? Helmut, Ulrika, Baldazar. O! To mnie interesuje. No, tego też nie będziemy rozgrywać. Szukam jakiejś takiej bitwy sensownej. Dobra, mamy prowincję zabezpieczoną, maskę mamy. Git, spaczenia tutaj nie ma, przychody, rozwój, weź. Tu wydamy pieniążek. No i będziemy wracać w stronę Lokira. Natomiast ty jesteś gotowy już. Praise Sigmar, Lokir jest tu... Nie, tu jest admirał. Lokir jest tutaj. Dobra. Czy ja ci mogę jakoś, kurde, dopaść? Tędy cię mogę dopaść ogólnie. Dobra. Idźmy. Mamy działa, mamy to. Jest superancko. Nie, to chciałem kliknąć. Chciałem kliknąć tutaj i zobaczyć, kto nam jeszcze tutaj zostaje. Jest Dirk i Kurt. Kurt, ty idź. Do Galbarazu. No bo my będziemy gdzieś tutaj. No, idź tędy. To ci, kurde, trochę potrwa, ale nie szkodzi. Mamy naszego przyjaciela Dirka, który to będzie atakował. 22%. Ale ogólnie chodź. Ogólnie chodź. Tak, Tion idzie. No i tyle. Faktycznie. Jeżeli chodzi o naszych ludzi. Wiecie co? Dobra. Averland. 5 tur. Gdzieś przed chwilą zbudowaliśmy sobie wyższy poziom. Ostermarku. Nie. W Ostlandzie. To jest... Jeszcze ta tura trwa, kurde. Bo wydawało mi się właśnie, że to było turę temu. Okej. Okay. Południowe oblasty. Tu przełęcze. Puszcze gryfów. No dobra, mamy 56 tysięcy, to tutaj nie będziemy się zastanawiać. Aż tak dużo w rzece. Tak. W Irlandzie jest ok. Tu ok. Tu spoko. Wakendorf, gdzie to jest? Tutaj. Dobra. Właśnie zastanawiam się, czy murów tutaj, kurde, nie zrobić jednak na początek. Mamy całkiem niezły 260, są 4 tury i będziemy mieć dodatkowe wtedy miejscówkę tu na mury. Czy w tym momencie? No mamy drogę. Zróbmy drogę tutaj. Bo będziemy przechodzić prawdopodobnie tu gdzieś w pobliżu. Jest trzeci poziom, dobra. Wrzućmy bagno szaleństwo w Midenlandzie, wiemy. Posągi barierowe. Spoko, spoko. Zimne grzęzawiska. Minus 17. To rośnie cały czas. Dobra, niech to się, kurde, buntuje w sumie.
Chociaż my tu robimy tą wioskę za 5 tur, masakra. Nie wiem, czy ja potrzebuję to, kurde. Niech to se będzie w ten sposób. Uzyskamy trochę pieniędzy. Pytanie kurcze brzmi tak, czy nie robić jeszcze jednej armii tam u Lokira? Bo dwie armie, no to sobie ogólnie dadzą radę, ale z drugiej strony tu jest problem. No i ty tu przyjdziesz. W sumie on ma tylko dwie armie, więc może to się wstrzymamy jeszcze z tym. Masz wojnę z Lokirem? Masz, mój miły. Weź się tam okupuj, bo nie okupujesz. Ten niebieński lew, kurde. Niebieńscy smoczy kusznicy. Nie widziałem tej jednostki. Nie wiem, czy ona nie doszła. Albo, no nie wiem, zawsze miałem tych kuszników zwykłych. To jest kugat w ogóle. Ty. Nie mogę. Bo nie mamy wspólnej wojny z nim. Dlatego nie mogę mu nakazać, kurde, iść. Dobra. Wieża Lysin. Co ty będziesz rozbudowywał tutaj? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Bo to wieża Lysin to jest przed chwilą. Zaraz ci ją zabiorą. Opokę też ci pozabierają. Ewentualnie tu. Mamy ulepszenie posterunku. Zróbmy. Kaplicy alchemika. Dobra. I chyba tyle. Pieniądze, które miałem wydać, wydałem. 4000. No właśnie. Żelazna determinacja. Tu mamy. Wiry. Kurde, czy jednak wziąć te jednostki? Ametystowe. One by się przydały w sumie z drugiej strony, tak sobie myślę. No. Weźmy jedną jednostkę. Jeszcze nie wiem, gdzie ją damy. Hansowi raczej nie. Hans to jest taka... znaczy teraz ta jego armia obecna to jest taka sobie. Tu jest spoko. Elsbeth. Lutory ma ok. Boris. Ty też masz w miarę ok. Helmut. Masz dwie. Balti. No chyba, że Baltiemu, kurde, zamiast tych. Baltiemu zamiast tych. No. To będzie lepsza sprawa. Zwłaszcza, że ty masz dostęp, nie? Do tych fajerwerków. Chyba tutaj. Złota maska, nowe receptury. Tak, obrażenia od wybuchowych pocisków dla wyrzutni fajerwerków. Wszystkie armie. I jest, zobaczcie, tutaj ta ametystowa. Więc to będzie, kurde, masakra. Będziemy mieć z 5 takich tylko, no, później. Na razie mamy, co mamy. Dobra, kochani. Myślę, że nie będę przeciągał już tego odcinka. Widzimy się w następnym. Jak mówię, gramy do momentu, kiedy Elsbeth tutaj wspomoże. No bo mamy tutaj armię, oni przeganiają te wszystkie jednostki. Ten Ultuan, my pójdziemy prawdopodobnie do Torelir, może tu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądała sytuacja. Jakąś bramę orła przejmiemy. No. Też oddamy bramę orła. I tu jakoś tak na zewnętrzu coś się będzie działo. Nie wiem, czy to będą dwie tury następne, czy jak. Myślę, że jeszcze ze 2 odcinki przynajmniej. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.